Co za szczęście, nareszcie ktoś mnie wypuścił. Nie miałem już czym oddychać. Od dawna siedzisz w tej książce? To długa historia. Pozwól, że najpierw się przedstawię. Jestem introligator, mól książkowy. Cześć, molu. Ja mam na imię Trak. I jesteś spokrewniona z kapitanem Bardzo Brodatym. Pewnego razu Bardzo Brodaty wraz ze swoją załogą, Skorupą, Skrzekiem, Szympem i mną udał się na poszukiwanie skarbu zaznaczonego na starej mapie. Po 3 tygodniach żeglugi dopłynęliśmy na miejsce. Wykopaliśmy skrzynię, lecz plotka szybko obiega świat. I nim się obejrzeliśmy, wiele osób zaczęło interesować się naszym wykopaliskiem. Bardzo Brodaty zamknął skrzynię na 3 kłódki, aby nikt nie ukradł skarbu. Jeden klucz dał Skorupie, który ukrył go pod swoją skorupą. Drugi klucz dostał Skrzek, który potrafi się ze wszystkiego wyłgać. A ostatni klucz otrzymał Szymp, który był najszybszy ze wszystkich. Bardzo Brodaty był pewien, że dzięki temu skrzynia ze skarbem będzie bezpieczna. Zapomniał jednak o Scylii. Ona oczywiście chciała zagarnąć skarb dla siebie, ale nie mogła otworzyć skrzyni. Gdy nie udało jej się wyciągnąć od Bardzo Brodatego miejsca ukrycia kluczy, Scylla wpadła w szał i zesłała tornado, które zniszczyło statek. Rozpędziło nas na 4 wiatry. W ostatniej chwili udało mi się schować do dziennika pokładowego i tak trafiłem tutaj. Statek poszedł na dno, ale słyszałem, że z Bardzo Brodatym wszystko w porządku. Otoczony przez syreny snuje stare pirackie opowieści. Chciałbym, żebyś pomogła mi znaleźć skorupę Skrzeka i Szympa. Nie wiem, w którą stronę świata mogło ich rzucić. Jeśli mi pomożesz, możesz dostać to, co jest w skrzyni. A ponadto spełnię twoje jedno życzenie. Życzenie? Możesz wybrać, co tylko zechcesz. Jeśli chcesz rozpocząć grę, kliknij na skrzyni. Jeśli chcesz zobaczyć najlepsze wyniki, kliknij na podium. Jeśli chcesz zakończyć grę, kliknij na drzwiach. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo przeserdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a wy widzicie następny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Hugo. Magiczna podróż. Nagrywam tę grę już chyba 5 albo 6 raz i mam nadzieję, że teraz za tym 6 razem uda mi się pokazać w pełni okazałości ten let's play, ponieważ miał on dzisiaj zadebiutować, czyli 14 grudnia, a będzie debiutował dopiero jutro, czyli 15 grudnia o godzinie standardowo 15. Kochani, jeżeli nie kojarzyliście Zaczarowanego Dębu, to myślę, że tą grę powinniście kojarzyć, ponieważ jest również tak samo kultowa jak chociażby Hugo Tropikalna Wyspa 1 i 2, czy wiele, naprawdę wiele innych wspaniałych gier z trolem w roli głównej. Słuchajcie, jak widzicie, nie gramy Hugo, tylko gramy tutaj córką Hugo oraz Hugoliny. I naszym zadaniem jest odkrycie tajemnicy tego oto skarbu. Musimy przede wszystkim znaleźć 3 klucze, żeby otworzyć ten skarb, a raczej tę skrzynkę ze skarbem i zobaczyć, co tam w środku jest. A myślę, że coś na pewno będzie. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem.
Tym razem mam nadzieję, że się uda i nic się nie wykrzaczy po drodze. Liczę na to. Teraz musisz wybrać poziom trudności. Im większy glob, tym będzie trudniej. My jesteśmy loserzy, jesteśmy leserzy w tego typu gierki, a przynajmniej ja tak o sobie mówię, więc gramy na easy. Tyle, nic więcej nie mam do powiedzenia. Oto mapa świata. Przyjrzyj się jej dobrze. Mały czerwony samolot oznacza miejsce, w którym właśnie jesteśmy. Dokąd się udamy? Kliknij po prostu myszą na podświetlonym państwie i tam właśnie polecimy. Pamiętaj, aby kontrolować stan baku. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz w nagrodę trochę paliwa. To właściwie najważniejsze, co musisz wiedzieć. Nie martw się, będę w pobliżu. Bardzo lubię soundtrack tej mapy świata. Zamknij mordę, bo teraz ja mówię, dobra? Bardzo lubię soundtrack tej mapy, która sobie tutaj teraz leci. Oraz graficznie to wszystko w mojej opinii bardzo ładnie wygląda i naprawdę odpalając tę gierkę czuję mocną nostalgię i bardzo się cieszę, że się za nią zabieram. Tak więc dajcie znać w sekcji komentarzy, czy graliście w tę grę, a ja już nie będę przedłużał i wybieramy pierwszy punkcik, czyli tutaj. Drogę, państwo, do którego lecimy, to Hiszpania. Lecimy do Hiszpanii. Musisz używać klawiszy strzały. Okej, okay, już na sam początek musimy unikać bomb i przy okazji zbierać kanistry z paliwem. Oczywiście nie będzie żadną tajemnicą, jeżeli powiem, iż jeżeli uderzymy w bomby, no to w tym momencie będziemy mieli problem. A dlaczego? Ponieważ będziemy tracili paliwo i w pewnym sensie będziemy tracili pancerz dla naszego samolotu, dla naszego... Chciałem przez chwilę powiedzieć Cepelina, ale to nie jest Cepelin. I też radzę uważać na chmury, które są tutaj pokryte piorunami, ponieważ jest burza. I na łabędzie, na bociany też radzę wam uważać. Znaczy, to chyba są bociany, albo jakieś mewy. Nie wiem, co to tu kurde latało. Spójrz na mapę świata. Widzisz państwo, które miga na czerwono? To Brazylia, a kontynent, na którym leży, to Ameryka Południowa. Przyjrzyjmy się bliżej temu państwu. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Brazylia. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rogu ekranu. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij na moim portrecie. Okej, okay, mamy zaznaczyć zwierzę, które nie jest kojarzone z Brazylią. Co nie jest kojarzone z Brazylią? Ryba? I ten tygrys, mi się wydaje. Takie mam przeczucie. Chociaż do tego tygrysa mam trochę podejście takie, że wydaje mi się, że on normalnie występuje. No ale nie wiem, kontrolnie zaznaczę rybę i tygrysa. Najwyżej wyjdę na głupka. Pomyłka, spróbuj jeszcze raz. Spójrz na mapę świata. Widzisz państwo, z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Indie. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rogu ekranu. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij na moim portrecie. Dobra, teraz co nie jest charakterystyczne z Indiami? Mamy tygrysa, mamy... Nie wiem, czy to jest orzeł? Nie, to nie jest orzeł. Co nie jest charakterystyczne z Indiami? On mi się wydaje, że nie jest charakterystyczny z Indiami, ponieważ on w ogóle nawet nie przypomina, jakby jego ubiór nie przypomina w ogóle indyjskiej... indyjskiej... popkultury? Tak, chyba tak to mogę powiedzieć. Tutaj wydaje mi się, że może zostać, aczkolwiek nie wiem. Kurde, ciężko, jestem słaby w tego typu zgadywanki, powiem wam szczerze. Więc ja tutaj mówię od razu, że mogę na debila wyjść, nie? Więc jeżeli ktoś chce się czegoś mądrego w tym momencie ode mnie nauczyć, to bardzo przepraszam. W każdym razie zaznaczyłbym to i chyba tyle. Boję się, ale zaznaczmy. Spróbuj jeszcze. A, czyli tygrys. Dobra. Widzisz państwo, w sensie tygrys zostaje. Co nie jest charakterystyczne z Arabią Saudyjską? Okej, okay, to na pewno nie jest. I wydaje mi się, że to też nie jest. I tyle. Super Trooper, spójrz na mapę świata. Widzisz państwo, które... Z prawej strony widzisz trzy obrazki.
Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Japonia. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rogu ekranu. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij na moim portrecie. Oczywiście myszka musiała mi się tutaj zbagować i się pojawiła, za co przepraszam, jeżeli ją widzicie, ale nie wiem, to jest jakieś takie dziwnie pobagowane. W każdym razie, co się z Japonią nie kojarzy, to na pewno te dwie rzeczy. Tyle. Świetnie sobie radzisz. Spójrz na mapę świata. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Australia. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rogu ekranu. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij na moim portrecie. To na pewno nie jest charakterystyczne. Dobra robota. Czas ruszać w drogę. Źródełko wysycha. Elegancko. 3 baniaki mamy zdobyte. Nic, tylko się cieszyć. Tak więc jak widzicie, to było dosyć w miarę proste, aczkolwiek ja się bardzo łatwo wyłożyłem. I co, lecimy teraz tutaj. Tak mi się wydaje. Będzie chyba łatwiej i prościej. Mam nawet mniej więcej tutaj sobie mapę przerysowaną, aczkolwiek bardzo ważna uwaga, coś o czym nie wspomniałem na początku. To, że mi się tak mapa wygenerowała, nie oznacza, że wam się wygeneruje. Tak więc miejcie to na uwadze, ponieważ generator map w tej grze jest losowy. Mi się na początku tak to wygenerowało, ale u ciebie może zupełnie inaczej się wygenerować. U ciebie na przykład może ta strefa się tylko wygenerować, nie? Miejcie to po prostu na uwadze. Mam nadzieję, że nie złapie nas zła pogoda. Przed nami... Cześć! Jestem Rehot. Nie wiem, czy dasz radę mi pomóc, ale posłuchaj. Parę lat temu nagrałem w moim muzycznym sklepiku pewną melodię. Chciałbym znaleźć 3 muzyków, którzy potrafiliby zagrać ten sam utwór. Wejdź i posłuchaj mojego nagrania. Musisz przesłuchać nagranie i wybrać muzyków. Jest ich kilku. Grają na instrumentach charakterystycznych dla krajów, z których pochodzą. Instrumenty możesz przeglądać, klikając na strzałkach w górę i w dół. Muzycy grający na wybranych instrumentach pojawią się na scenie. Pod każdym stojącym na scenie muzykiem zobaczysz 4 przyciski. 3 pierwsze to różne melodie, a ostatni pozwala je odtwarzać lub zatrzymywać. Gdy uznasz, że muzycy grają tę samą melodię, co w nagraniu, kliknij na ikonie ręki. Pamiętaj, że Mul Introligator zawsze jest gotów ci pomóc. Dobra. Mul Introligator zawsze jest w stanie nam pomóc. Wiadomo, on jest tutaj sobie, o. Natomiast warto byłoby puścić tę kasetkę, ponieważ ta kasetka pozwoli nam przesłuchać mniej więcej, co my mamy dokładnie ustawić. W sensie kogo, żeby zagrać tą melodię, o którą tutaj chodzi temu jegomościowi. Dobra, słyszeliście. Skraszowało się? Co jest? Hiszpania. Witaj na lotnisku. Jest tu bardzo duży ruch. Przychodzi do nas wiele paczek, które trzeba wysłać do adresatów. Może mi pomożesz? W nagrodę dam ci mały kluczyk. Wystarczy, że będziesz słuchać, do której stolicy ptak ma zanieść paczkę i wskazać ją kliknięciem na mapie. Dobrej zabawy! Teraz musisz działać szybko i pewnie. Gdy tylko ptasi pilot powie, dokąd ma lecieć, odszukaj na mapie punkt przeznaczenia. Wskaż właściwą stolicę kursorem i kliknij. Jeśli ptak zostanie skierowany do niewłaściwej stolicy, wróci na lotnisko i trzeba będzie wysłać go jeszcze raz. Jeśli dobrze wytyczysz trasę, na mapie pojawi się mała paczuszka. Mam ekspresową przesyłkę do Paryża, stolicy Francji. Okej, więc jak widzicie, musiałem na nowo odpalić gierkę, no i mam nadzieję, że teraz mi się gra nie skraszuje. Taką przynajmniej mam nadzieję. Co ma być, to będzie. Stolicę, do której ptak musi polecieć. Gdy wnętrze czerwonego okręgu stanie się żółte, kliknij. Dobrze, spoko, zaraz kliknę.
Dlatego znowu jesteśmy w Hiszpanii. To tak chciałem w dużym skrócie powiedzieć. No dobra, więc wciskamy sobie tutaj. Tu jest Francja. Następny. Chodź tutaj, Hono. Mam paczkę do Kopenhagi, stolicy Danii. Kopenhaga. Dobra, gdzie leży Kopenhaga? Tutaj zgadywałem, powiem wam szczerze, ale zobaczymy, co będzie dalej. Mam ekspresową przesyłkę do Moskwy, stolicy Rosji. Hej, poleciałem do Moskwy, zamiast dotrzeć do Paryża. Hej, to pachnie amatorszczyzną. Doleciałem do Dżakarty, zamiast do Kopenhagi. Oh Jesus. Mam zamiar polecieć do Dżakarty, stolicy Indonezji. Indonezja, Indonezja, Indonezja. Hej, poleciałem do Paryża, zamiast dotrzeć do Kopenhagi. Hej, to pachnie amatorszczyzną. Doleciałem do Kopenhagi, zamiast do Dżakarty. Hej, umyj uszy. Nie miałem lecieć do Dżakarty, tylko do Kopenhagi. No widzicie, niestety... Takie to jest życie, takie to jest okrutne życie. Ale daliśmy radę za... Za 15 razem. Teraz mamy dodatkowe klucze, a przesyłki trafiły pod właściwe adresy. Nie wolno latać z pustym bakiem, można się rozbić. Bardzo mądrze powiedziane. Ale niestety nie mamy, kurde, paliwa, więc jest słabo. Bardzo słabo. Chociaż dużo paliwa nie straciliśmy, nie? Bardzo ważna też uwaga, jeżeli chodzi o poziom trudności. Jak będziemy grali na najtrudniejszym, to będziemy mieli coraz mniej czasu w minigierkach i zabranie baku paliwa będzie bardziej brutalne, bo tutaj straciliśmy ile? Tak na oko z 6-5 kresek? Natomiast na hardzie byśmy stracili z 8, co najmniej. Teraz lecimy tu. Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Mam taki zamiar. Musisz używać klawiszy strzały. Dobra, używam. Pokojna twoja rozczochrana, jak to się mówi. Dobra, trzeba uzupełniać bak paliwa. No tak, jak widzicie, na razie na tych dwóch minigierkach się nie wykazałem. Ale teraz już będę wiedział, będę bardziej mądrzejszy, o. Będę jeszcze mądrzejszy niż mógłbym być. Cześć, mam nadzieję, że lubisz rysować i malować, bo potrzebuję twojej pomocy przy malowaniu flag w fabryce flag. Możesz malować wymyślone przez siebie flagi, ale zanim skończysz, musisz pokolorować flagi, które ci pokażę. Voilà! To flaga Rumunii. Zapamiętaj kolory i ich kolejność, bo za chwilę trzeba będzie je odtworzyć. Bardzo lubię w ogóle tutaj muzykę, swoją drogą, nie? Ale dobra, żarty na bok, znaczy żarty na bok, włażenie w dupę na bok, jeżeli chodzi o gierkę i muzykę. W tym momencie mamy malowanie, to jest moja ulubiona w ogóle minigierka w całej tej gierce lub moje ulubione zadanie.
I napiszcie w ogóle swoje ulubione zadanie, bo jestem bardzo ciekaw, czy jest to może to, czy może jakieś inne zadanie, które również bardzo lubicie w tej gierce. A teraz dajemy. Co za pamięć. Wielkie dzięki. Do zobaczenia, trak. Bułka z masłem. Mamy teraz dużo paliwa. W drogę. Super. Napełnijmy bak. Ale kombo 5, kurde, baniaków z paliwem. Swoją drogą, nasza protagonistka to jest Trak, córka Hugoliny i Huga oraz siostra Trita, Trata i Truta bodajże. Oni się tak chyba nazywali. Chyba tak, Trit, Trat i Trut. Oni się, to jest rodzeństwo Traka. Czyli jej tutaj, o, jej tutaj. O, widzicie ją? No, ją, dokładnie. To co? Następny kurs to... Republika Południowej Afryki. Wspaniale! Wskakuj lecimy. Za stery! Lecimy, lecimy, nie śpimy. Co powiesz na przerwę? Tak, zrobiłam się już głodna. Gdy będziesz jeść, opowiem ci co nieco o państwie, w którym jesteśmy. A wylądowaliśmy w Republice Południowej Afryki, która jest najdalej wysuniętą na południe częścią Afryki. To państwo bogate w złoto i diamenty. Jest tu też dużo strusi i żyraf. Hej, Trak! Skończyłem, możemy lecieć dalej. W porządku, już się najadłam. No to w drogę. Dokąd teraz? Przecież Trak ledwo co zjadła. Jak ona się mogła najeść, przepraszam bardzo? Nie rozumiem. Nie rozumiem, ale ja wielu rzeczy nie rozumiem w grach, więc... powiedzmy, że... Fajnie, że żeśmy czegoś ciekawego się dowiedzieli w tym momencie. No, serio, lepiej czasami posłuchać ludzi mądrzejszych od siebie. Taka jest prawda. A teraz lecimy tutaj. Co tutaj mamy za... Proszę zapiąć pasy. Następne państwo, w którym lądujemy, to Kenia. Do Marcina Dubiela lecimy! Do Kenii! Cześć, Trak. Witaj w moim sklepie jubilerskim. Trochę tu bałagan. Właśnie mnie okradziono. Najdziwniejsze, że złodziej szukał tylko jednej rzeczy, a był to klucz do skrzyni skarbów. Na szczęście zostawił pewne ślady, więc mam nadzieję, że wspólnie uda się nam go odszukać. Zostawił coś na środku stołu. Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa. Czy sądzisz, że uda nam się go odszukać? Przesuń szkło powiększające na kontynent, z którego może pochodzić. No właśnie, skąd to może pochodzić? To jest bardzo dobre pytanie. Skąd to może pochodzić? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, czyli to nie było tutaj. To może tutaj? Nie wiem, bo dla mnie to był trochę taki niemiecki akcent, powiem szczerze, ale ledwo co zrozumiałem z tego, więc teraz tylko będę zgadywał. Powiem wam, że to kojarzy mi się ze Szwajcarią jednak. Tak po dłuższym zastanowieniu. Ale nie wiem, czy to będzie to. Ja się boję, że ja nie zgadłem, kurde, bo już naprawdę pomysłu nie mam, gdzie to może dokładnie być. Żółwią skorupę! Ten mały złodziejaszek umknął! Podobno to był mieszkaniec... Dani! Może następnym razem będziemy mieli więcej szczęścia! Czas w drogę. Dokąd lecimy? To beznadziejne. Brak benzyny. Ajajaj, słabo poszło. To była Dania jednak. Cholera jasna. Masakra. Dobra, to lecimy teraz dalej w takim razie, czyli tutaj. Nie zapominaj o paliwie. Kontroluj wskaźnik. Kontroluję. Odczep się ode mnie. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Musisz zbierać butelki, które płyną wodospadem i wkładać je do właściwych worków z pocztą. Pierwsza torba zawiera przesyłki do Kenii, druga do Australii, a trzecia
do Anglii. Czyli widzę, że przesyłki do Kenii, tak? Czyli pewnie Marcin Dubiel już się tam pojawił. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Przesyłka. Won z Marcinem Dubielem. Świetnie radzisz sobie z pocztą. No to jest easy, to jest akurat easy, bardzo mocno. Chyba tutaj. Państwo, ale nie poddawaj się, poczta musi... A nie, to nie tutaj było, dobra. I butelka jest w koszyku. Dokładnie, uwielbiam te rymy, nie? Hej, skąd wiesz? Okej, dobra. Tego tutaj byłem dosyć... O, no ale to jest easy. Świetnie radzisz sobie z pocztą. To jest easy. Kto by tego nie wiedział? Świetnie radzisz sobie z pocztą. Takie terenówki to wiadomo, że z Kenią będą się kojarzyć, tam z innymi. A, to easy. Co za spostrzegawczość. Co za spostrzegawczość, milordzie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało ci się prawidłowo posortować butelki. Teraz możemy kontynuować poszukiwanie kluczy. Nieźle, dostaliśmy dużo benzyny. A czemu nie 5 baniaków? Co? Jedna pomyłka tylko była, odpierdzielcie się ode mnie. Lol. Teraz lecimy tutaj. Roger over. Życzymy udanej podróży. Roger over. Cześć! Jestem Rechot. Nie... To już widzieliśmy. Musisz przesłuchać nagranie i wybrać muzyków. Znowu to samo. Czemu to się tak baguje? Dobra, lecimy jeszcze raz tutaj. Musisz używać klawiszy strzały. No to czyli prawy i lewy przycisk myszy. Okej, znamy to. Nie wiem, dlaczego tam się zbagowała dwa razy ta minigierka. To jest dziwne strasznie. Znaczy to zadanie. Dobra, nie mówmy na tą minigierkę, mówmy na to zadanie. Ale w każdym razie zrobimy teraz tak. Przelecimy tutaj, zobaczymy, czy będzie jakieś nowe zadanie. Jeżeli nie, to po prostu zrobię edit i zobaczymy się, jak po prostu dalej polecę. Ponieważ no nie ma sensu ciągle tego jednego i tego samego pokazywać. W mojej opinii osobiście. A baniak z paliwem warto sobie napełnić do pełna, jak to się mówi. I muszę uważać z tą myszką, żeby ta myszka potem mi się znowu nie zbagowała, bo ta gra lubi bardzo bagować myszki, zauważyłem. Cześć! Musisz przesłuchać nagranie i wybrać muzyków. Ten będzie tutaj. I tutaj będą bębny. Teraz zobaczmy, czy to będzie to. Ciekawy utwór, ale to nie to samo. Czyli tam powinno być na maksa na środku, a tu jako pierwsze. No ale wiedziałem, jakie przynajmniej zwierzę dopasować, więc to już jest plus. Szkoda, że się nie udało. Musisz poradzić sobie lepiej, inaczej polecimy z pustym bakiem. No ale przynajmniej mamy na maksa bak uzupełniony, o co ci chodzi, kurde? Trat. Tratwo. Jedna. Nie zapominaj o paliwie, kontroluj wskaźnik. Dobra, mam to na uwadze, spokojnie, ty się nie denerwuj już. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Musisz zbierać butelki, które... Pierwsza torba zawiera przesyłki do Rosji. Druga do Stanów Zjednoczonych. A trzecia do Peru. Dobra, to już widzieliśmy, więc edyt. Widzimy się za niedługo. Ale bardzo mi się podobają w ogóle tła, na których trat stoi, nie? Bardzo fajna sprawa, że to tło się w ogóle zmienia, zacznijmy od tego, nie? Dobra, to teraz lecimy tutaj. Zapominaj o paliwie, kontroluj wskaźnik. A potem tam do góry lecimy.
Spójrz na mapę świata. Widzisz pan, z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Chiny. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rogu ekranu. Jeśli masz jakieś pytania, kliknij na moim portrecie. Za pech! Zostało ledwie kilka kropli. No ale mamy pełen baniak. O co ci chodzi, Trat? Uspokój się. Grenlandia. Wspaniale! Wskakuj za stery! Lecimy teraz na Grenlandię, proszę państwa. Kurde, dookoła świata. A teraz sprawdzimy twoją pamięć. Wyciągnąłem trochę swoich zdjęć z wakacji, ale są strasznie pomieszane. Czy pomożesz mi ułożyć je w pary? Dobra, to jednak nie to. O, patrzcie, jacy gangsterzy tutaj. Szukamy gangsterów teraz. Obrazki, tak? Tak! W tym tempie szybko skończymy. O, mamy gangsterów. Szybko skończymy. Spróbuj jeszcze raz. Masz fotograficzną pamięć. Dobra robota. W tym tempie szybko skończymy. Szybko poszło, bardzo ładnie. Lecimy teraz. Źródełko wysycha. Elegancko, trzy baniaki i mamy pełną... pełne paliwo. Lecimy teraz tutaj. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Przed nami Kanada. O, do Kanady lecimy. Elegancko. Dobrze. Dokąd lecimy teraz? Nieźle, dostaliśmy dużo benzyny. Cztery baniaki, bardzo dużo, chciałaś powiedzieć. Roger over. Życzymy udanej podróży. Roger over. Over. Musisz używać klawiszy strzałowej. Dobra. O nie, 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 nie. Kurde, ja miałem baniak bardzo blisko. Z paliwem. Niedobrze. Znaczy baniak, kanister. Czemu ja w ogóle na to baniak mówię? To jest kanister. Lol. I teraz, kurde, ktoś będzie chciał na mnie brudy wyciągać. Pozdrawiam cię, Sławek, to pewnie będziesz wyciągał, że ja zamiast mówić na kanister, to mówię na to baniak. W ogóle mam nadzieję, że zdobędziemy ponownie pierwszy klucz. Wypadałoby zresztą i mam nadzieję, że będzie jakaś nowa minigierka. A raczej nowe zadanie, ponieważ zadania w tej gierce, to od razu wam mogę powiedzieć, lubią się powtarzać. Spójrz bardzo. Na mapę, na mapę. Super trooper. Z prawej strony widzisz trzy obrazki. Wskaż, które z nich nie są charakterystyczne dla państwa Norwegia. Gdy zaznaczysz obrazki, kliknij na kciuku w dolnym lewym rytmie. Spróbuj jeszcze raz. No, jakieś pijaki zostawiły tutaj ten wylany alkohol i puszki po graffiti. Tam w ogóle ktoś buta zgubił swoją drogą. Co za kurde dziwni ludzie, bez kitu. Co za dziwni ludzie. Nie podoba mi się to. Wspaniale, wskakuj za stery. Meksyk, Meksyk. Lecimy do Meksyku teraz. Voilà, to flaga Republiki Czeskiej. Easy. Easy, szybko to zrobimy. Co za pamięć. Wielkie dzień. Mało, to lepiej niż nic. No ale mamy pełen full cały czas bug, więc o co ci chodzi, kurde? Ja nie rozumiem w ogóle, Trat. Ty się czepiasz jakichś takich dziwnych szczegółów, ale to już mniejsza. Dobra, jak ja mam tutaj na swojej mapie wyrysowane? Teraz chyba w dół lecimy. Tak jest, teraz w dół lecimy. A więc teraz tutaj. Wspaniale! Wskakuj za stery! Ta, do Peru lecimy. Dookoła świata i jeszcze dalej. Co oni chcą znowu od tego Marcina Dubiela? Chyba, że to zbiorowy ten, pozew od Kenii. Że Marcin Dubiel tam był 3 lata temu. Dziękuję! Bardzo lubię słuchać takie komplementy. O, kto by tego nie znał? Spostrzegawczość. To było tutaj chyba. Hej, skąd wiesz? Bo jestem mądry. Masz wątpliwości? Świetnie radzisz sobie z pocztą. No, oczywiście, że sobie świetnie radzę. Byś spróbował zwątpić. Fiku miku i butelka jest w koszyku. Fiku miku i butelka jest w koszyku. Świetnie radzisz sobie z pocztą. Elegancko chciałeś powiedzieć.
Co za spostrzegawczość. No, dobrze, dobrze ogarnięte. Ten talerz mnie trochę zmylił. Jestem niezwykle szczęśliwy, że udało ci się prawidłowo posortować butelki. Teraz możemy kontynuować poszukiwanie kluczy. Źródełko wysycha. Jak źródełko wysycha? Cały czas stoimy na przyzwoitym poziomie. Opanuj się, dziewczyno. Dobra, teraz następnie lecimy... Argentyna. Wspaniale! Wskakuj za stery. Argentyna! Cześć! Musisz przesłuchać nagranie i wybrać muzyków. Ty-ty-ty-ty-tyn. Ty-ty-ty-ty-tyn. Nie, to na czymś innym było. Nieźle, rozgrzewasz się. Ten pies powinien tu być na środku. Okej. Ale mniej więcej wiedziałem, mniej więcej. Cóż, przynajmniej mamy trochę benzyny. Prawda. To też się liczy. Dobra, ta czapka w ogóle może sobie stąd iść, bo tutaj miałem czapkę. Lecimy teraz tu. Brazylia. Wskakuj za stery. Do Brazylii. Dawaj mi klucz. Używać klawiszy strzały. Lecimy, lecimy, lecimy. Bierzemy kanister. Unikamy bomb oraz chmur z piorunami. Z piorunami jasnymi. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze jest. I uwaga na mewy. Ta, to są mewy, a nie bociany, tak jak to na początku mówiłem. Nie wiem dlaczego, w ogóle skąd mi bociany przyszły. Ja też nie mam zielonego pojęcia, ale no. Tak to jest, kiedy mózg masz zamarznięty. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Musisz... Pierwsza torba zawiera przesyłki do Stanów Zjednoczonych. Druga do Australii. A trzecia do Anglii. Okej, no to takie proste bym powiedział. Ale dobra. Koniec tego dobrego. Świetnie radzisz. Ale ładnie tutaj jest wszystko, kurde, kolorowe. Podoba mnie się to. Dobra, to teraz lecimy tutaj. Hiszpania. Wspaniale. Wskakuj za stery. Do byczków lecimy. Hiszpania. Witaj na lotnisku. Jest tu bardzo duży ruch. Teraz musisz działać szybko i pewnie. Gdy... To też już widzieliśmy. Źle, dostaliśmy dużo benzyny. Dobra, mamy kluczyk. Superancko. Teraz lecimy sobie tutaj. Nie złapie nas zła pogoda. Przed nami Rosja. Albo Air World. Sprawdzimy twoją... Dobra, to już też było, więc możemy zedytować to, bo już i tak to było. A te obrazki się lubią powtarzać. Przypominam, że my musimy odnaleźć trzy klucze, by otworzyć skrzynkę, gdzie ten cały bardzo brodaty ukrył tam jakiś skarb. I co jest ciekawe, Traku jest pokrewniona z bardzo brodatym. Taka ciekawostka. Nie zapominaj o paliwie, kontroluj wskaźnik. Kontroluję, proszę, ja rozumiem, naprawdę. Cześć. Gdybym tego środkowego małpiszona dał jako trzeci kwadracik, chyba byłoby dobrze. No ale też nie jest źle, przynajmniej zgadłem o co chodziło tutaj, nie? Cóż, przynajmniej mamy trochę benzyny. Prawda, mamy trochę benzyny. Tu już byliśmy, więc teraz lecimy sobie... tutaj. Japonia. Wspaniale, wskakuj za stery.
Lecimy do Japonii. Repub. Toż też było, kurde no. Halo, co to ma znaczyć? Flagowanie wykonane. Wie. Nieźle, No i od razu maksa mamy, kurde. Nie rozumiem, czemu te zadania się tak powtarzają. Jakby flagę mogli inną już dać, naprawdę. Już nie oszukujmy się. Mogli już naprawdę inną flagę dać. Dobra, lecimy teraz tutaj. Roger, over. Życzymy udanej podróży. Roger, over. Lecimy w tamtą stronę, w dół. O, ale tutaj wichura się teraz zebrała. Wydaje mi się, że teraz przez to, że jest burza, to może być tak, że będziemy mieli następny klucz już do zebrania. Ale nie mam pewności, bo ja nie wiem, co ile zadań mamy te klucze zdobyć. Ale zrobię w ogóle z tego jeden odcinek, tak mi się wydaje. Najwyżej będzie to dosyć długi odcinek, bo z moim tempem niestety będziemy trochę dłużej przechodzić. Ale przynajmniej teraz ciekawych rzeczy się dowiedziałem z tej gierki. I to jest fajne, że nawet taka gierka z Hugo jest w stanie czegoś nauczyć. W sensie nie uważam, że gry z Hugo były jakieś turbo głupie czy coś, ale wiecie, przynajmniej jakiś morał będę mógł z tego wynieść. Spójrz na mapę świata. Wskaż, które z nich jest charakterystyczne dla państwa Japonia. Dobra robota. Czas ruszać w drogę. Cóż, przynajmniej mamy trochę benzyny. To prawda, mamy trochę benzyny. Jesteśmy na pustyni swoją drogą, a raczej... No. Traku jest. Traku, ona się tak nazywała? Tak miała na imię? Dobrze pamiętam? Czy źle, jak zwykle? Kierunek Japonia. Znowu do Japonii lecimy. Bo czasami możemy też nawet wracać na stare jakby terytoria, no nie? Więc z tym też problemu chyba nie będzie. A przynajmniej nie powinno być, tak mi się wydaje. Na razie się dobrze utrzymujemy i niech tak pozostanie. Ale kurde, strasznie, że tutaj tak burza jest. Chociaż lepsza burza niż śnieżyca, bo wczoraj u mnie na przykład była śnieżyca i była lipa. No ale jeden dzień opóźnienia to chyba nikogo nie zbawi, tak mi się wydaje, nie powinno być chyba problemu. A jak będzie, to on niestety za utrudnienia, przepraszam. Wybaczcie mi. O! Białe, 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 niebieskie, czerwone. Elegancko. Flagowanie wykonane. Wielkie dzięki. Do zobaczenia, trak. Bułka z masłem. Mamy teraz dużo paliwa. Super. Dlaczego ja traku na nią powiedziałem? Ona trak się nazywa. Jejku. Masakra. Masakra, proszę państwa. Masakra. Tu lecimy. Chiny. Wspaniale. Wskakuj za stery. Chociaż tu byliśmy też. Ale no dobra, potem polecimy tam i potem znowu w górę. Małpa mogła być. I jeszcze na maksa mogła być zaznaczona. A się nie udało. No ale mamy to, co mieliśmy mieć. Teraz chyba tu polecimy. Tu jeszcze nas nie było. Wspaniale, wskakuj za stery. Lecimy do Indii. Indeed. Miejmy nadzieję, że pierwsza torba zawiera... To też już było. Dajcie jakąś nową minigierkę. Raczej nowe zadanie. A trzecia do Kenii. Do Marcina Dubiela znowu. Kurde, no co ten Marcin Dubiel tyle listów dostaje? Co za spostrzegawczość. Zazdrosny się zaczynam robić. No, no, no. Tak. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Tu mnie nie było. Indonezja. Wspaniale! Wskakuj za stery! Musisz używać klawiszy strzały. Dobra, jeszcze raz musimy unikać tej burzy, ale powiem wam szczerze, że nie mam za bardzo co do powiedzenia tutaj w tej sekcji, więc pozwolę sobie zrobić cięcie. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, ale no niestety tutaj zadania się powtarzają. Zresztą w ogóle te dźwięki, jak możecie sobie teraz usłyszeć, kojarzą mi się z Hugo 1 i Hugo 2 na PS1 i to są dosłownie te same dźwięki, tylko nie wiem, czy czasem
Nie było tak, że to Hugo 1 i 2 jako pierwsze użyły, a później zostało to użyte w późniejszych grach, ale nie dam sobie ręki uciąć w tym momencie. No dobra, lecimy, lecimy. Cześć, Trak! Witaj na strzelnicy! Możesz tu wygrać dużo paliwa! Wystarczy, że rzucając pomidorami będziesz trafiać w zwierzęta, które nie pasują do tła! Jeśli okażesz się bardzo, bardzo sprytna i zbierzesz 40 punktów, wygrasz pierwszą nagrodę, a jest nią... klucz! W razie problemów zgłoś się do swojego przyjaciela, Mola Książkowego! Oto twoje 10 pomidorów! 10 pomidorów dla zwierząt, które nie są z tego otoczenia. Rzut, nie przerywaj! Ale ci się udało! Fuck, kurde! Co za rzut, nie przerywaj! Masz świetne oko! Mhm. 40 punktów. 40 punktów. Co za rzut? Nie przerywaj! Dobra. Masz świetne oko! To... jest! 40 punktów! Dużo, dużo paliwa do samolotu! Cześć, Trak! Odwiedź mnie jeszcze kiedyś! Udało się! Jestem spełniony, jeszcze tylko jeden klucz. Jeszcze tylko jeden klucz. Ale to są naprawdę... to jest moje też jedno z moich ulubionych zadań. Ale tu czasami jest ciężko wykręcić punkty, żeby ten klucz zdobyć. Ale mi się udało, więc mam dwa klucze. Dwa z trzech. Trochę się stresowałem, nie będę tego ukrywał. Lecimy dalej. Jeszcze jeden klucz. Gdzie nas nie było? Znaczy, nawet możemy polecieć do miejsc, gdzie byliśmy, ale... kurczę pieczone, gdzie ja mogę polecieć? Może wróćmy tutaj? Chociaż nie, to jest to... ty zostawił coś na środku stołu! Posłuchaj głosu, który został nagrany przez system bezpieczeństwa! Czy sądzisz, że uda nam się go odszukać? Przesuń szkło powiększające na kontynent, z którego może pochodzić. Okej! Wystarczy, że wskażemy właściwą osobę. Posłuchaj głosów wszystkich osób, klikając na postaciach. Gdy zdecydujesz, kto jest złodziejem, kliknij na numerze pod postacią. I'm a thief. Give me the key. Analyz. Martini l'mufta. Je suis en valeur. Donnez-moi le clé. To jest ten gagatek. Sherlock Holmes nie umywa się do ciebie. Masz następny klucz. Czas w drogę. Dokąd lecimy? Mamy trzy klucze już. Elegancko. Masz już wszystkie trzy klucze. Wracajmy do domu. Dziękuję za pomoc, Trak. Teraz możesz wypowiedzieć życzenie. Jeśli mogę dostać, co tylko zechcę, to chcę... największego na świecie pluszowego misia. Rankiem cała rodzina udała się do lasu na piknik. Trak opowiedziała o swojej fantastycznej podróży dookoła świata. Wszyscy słuchali uważnie, gdy wspominała zadziwiające przygody.
Okej. Wiem, że są różne zakończenia, że na jednym chce pluszowego misia, a na drugim chyba rakiety bodajże dostała. Ale no, skończyliśmy gierkę, moi drodzy. W jednym odcinku, chociaż nie wiem, aż się boję pomyśleć, jak długi odcinek to będzie. Ale no, przeszliśmy Hugo Magiczną Podróż. Następna gra z tego mini-maratonu krótkich let's play przed końcem roku i przy okazji maratonu zimy z pomidorem 2022/2023. Dlatego, że tak, jeszcze będzie ten maraton kontynuowany od nowego roku do... no, przed wiosną oczywiście. I powiem szczerze, się naprawdę dobrze bawiłem przy tej gierce kiedyś. Tak jak teraz się dobrze bawiłem. I nawet ustanowiliśmy rekord, kurde. Nazwę się Michal, czemu by nie? Mogę już to zapisać. Więc moi drodzy, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, jak nie to w dół, uzasadnijcie dlaczego. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Hugo Magiczna Przygoda, czy... znaczy Magiczna Podróż, przepraszam. Czy mieliście problemy z tą gierką, czy też nie mieliście problemów z tą gierką? I z jakim zadaniem moglibyście mieć problem lub z czym nie mieliście problemu i przyszliście za pierwszym razem, a ja powinienem się od was uczyć? I przede wszystkim, czy chcecie więcej tego typu gier? Napiszcie w komentarzu hashtag wspomnienia, czy tam, nie wiem, hashtag dzieciństwo. A myślę, że następnego dnia nagram kolejną dosyć nostalgiczną grę, czy to z Hugo, czy z jakiejś taką inną gierkę, byleby po prostu wyrobić się przed końcem roku. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół. Oczywiście uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli nie, na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, livestreamach, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Nagrywałem to 14 grudnia o godzinie 21, wy będziecie to widzieli dzień później 15 grudnia. I 16 grudnia też myślę, że jakaś gierka się ukaże. Być może z Hugo, a być może nie. Na razie, trzymajcie się i cześć!